Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, czas na oczywiście kolejny odcinek z serii Crash Bandicoot 2. Słuchajcie, ja niestety nie miałem czasu, żeby przejść tam te poziomy, żeby je powtórzyć, żeby mieć mniej więcej wszystkie klejnoty, także zaczynamy sobie kolejne, tym razem Road to the Ruin, więc zapewne, sądząc po wodzie na początku i tych magicznych kamieniach, chyba raczej będziemy mieli tą a la dżunglę. O, jednak nie. To chyba nie. O kurde, to się... Co to jest za dziwny zwierz? Mogę go... Aha, mogę. Okej, okay, no dobra. Słuchajcie, ja postaram się też teraz mniej więcej, wiem, że trochę późno, ale postaram się zbierać mniej więcej wszystkie te nasze jabłka, żeby nie było z tym problemu. Zastanawia mnie jedna rzecz, jak się dostać tam? Ciekawe. No nic, dobra, idziemy dalej, pewnie... Może gdzieś później będzie tajemnicza skrzynia uszkadzająca to badziewie. Śmieszne stworzonka, muszę przyznać. Oj. Hop. Te zwierzęta mi się bardzo nie podobają. Tutaj chyba musimy do nich wjechać, zrobić im wjazd na chatę, coś tak czuję. Tak, owszem, je się w ten sposób uszkadza. Fart. Totalny fart z mojej strony. Hop. Ale wiecie co? Ciekawi mnie jedna rzecz. Jeszcze do tej pory nie mamy tej skrzynki, która by nam robiła... Oj, tu jest jakaś czacha. Wydaje mi się, że może być ciężko i trudno, ale może niekoniecznie. Hop. No dobra, idźmy dalej. Nie wiem, co tu się za bardzo będzie... Nie wiem, co tu się za bardzo dzieje. Aha! Czyli tutaj nam są przerzucane dechy, tak? Kurczę! Oj, to widzicie? To nie będzie taki hop. Ale dobrze, że wiem mniej więcej, o co chodzi. Tylko, że teraz widzę, musimy znowu kawałeczek dojść tam do nich. Dobra. I cyk. Czyli tak, tutaj mamy belki, które nam będą gdzieś tam spadać. Przeskakiwać na drugą mańkę. Więc musimy to robić w miarę płynnie. Tutaj widzę, jesteśmy bezpieczni na to, czyli teraz tak, hop, cyk, szybko, hop, hop, aha, i tu jest jakiś typek, jak ja mam go, przepraszam, aha, w ten sposób, dobra, tutaj nam się coś, o Boże, wybaczcie, musimy to jeszcze raz zrobić. Moja wina. Źle uderzyłem. Znaczy źle uderzyłem, źle stanąłem. Dobra, łap te jabłka. Hop. Szkoda tylko, że ten bonus z tym naszym, z tą czachą, no niestety nie ma gdzieś bliżej zapisu. Dobra, zdobyliśmy dodatkowe życie, myślę, że się przyda. Hop. Okej. Hop. I hop. O Boże! Tego nie lubię, nie lubię perspektywy z takiej kamery, bo jak widzicie, niekoniecznie to... niekoniecznie to idzie tak, jak powinno. Mogę to przeskoczyć? Mogę to przeskoczyć, dobra. Dobra, zróbmy na placka. Świetnie. No i jeszcze raz musimy to zrobić, niestety. Tylko wiecie co, chyba zrobię to tak, jak powinno być. Czyli po prostu będziemy to przeskakiwać tak mniej więcej w miarę normalnie. Czyli hop. I tutaj. Hop.
tutaj. Hop. Kurde! Znowu za słabo. Czekajcie, ja może zdejmę okulary, bo... może to one mi zawahają czasoprzestrzeń i powoduje to problemy w widzeniu. Chociaż z reguły powinno być odwrotnie, no ale... wiadomo jak to jest. Dobra, hop. Cyk. Zbieramy. No jedziemy jeszcze raz. Wiecie co, to będzie ostatnia próba. Jeżeli mi się nie uda, ja sobie to oleję. I ja sobie tutaj później wrócę i to ogarnę. Chociaż kurczę, szkoda wielka, bo już byliśmy, właściwie już go pokonaliśmy raz. Tylko niestety tam zlamiłem strasznie. A wiecie co, ja muszę coś zobaczyć. Czy... czyli mogę to w ten sposób ogarnąć. Dobra, to wrócimy jeszcze raz. Teoretycznie trzy razy już nam się skończyło, ale... ale wiem mniej więcej jak to trzeba można zrobić, bo jak sami zauważyliście, możemy bez większych przeszkód po prostu to podskoczyć w danym momencie i nie powinno być już tym razem problemów. Gorzej myślę, że będzie już teraz na tych platformach, które się ruszają. Plusem oczywiście w Crashu, to tak jak już nieraz powtarzam, jest ten cień, który my widzimy jako miejsce, w którym to się nam rusza. O, widzicie, możemy to podskoczyć bez problemu. Kurde, co jest? Znowu w tym samym momencie. Wychodzi na to, że źle staje tam. Widocznie ma kolega jakieś problemy. Znaczy, ja mam jakieś problemy. Dobra, już walić to jedno. Przynajmniej nie jest też tak bardzo do szczęścia potrzebne. I tak zginiemy zapewne, więc małe pocieszenie. Dobra, kurczę, ogarnąć to, ogarnąć. A może po prostu odpuśćmy sobie zbieranie tych jabłek, bo to w sumie przez to tam sobie źle stanąłem. O Jezus, na krawędzi, dosłownie. Dobra. I teraz tutaj. Dobra, jest mój cień. Hop. Jest okej, na razie... O nie, no znowu! Dobra, słuchajcie, tutaj jeżeli przegramy, to naprawdę oleję to bardzo, bo... fajnie. Tu może być problem. Dobra, słuchajcie, olewamy to, idziemy dalej główną drogą, bo widzę, że totalnie nie ma sensu. Nie chcę mi się tego też wałkować pół odcinka, no bo wiadomo o co chodzi. Czas nas goni. Kurde, dobra. Czas nas goni, więc idźmy dalej. Siną dal. O, miło, nie... fuck! Nie wiem, czy zauważyliście, tam mamy skrzynkę. Tą, która otwiera nam wszystkie te bonusiki. Ciekawe, jak ja mam niby wrócić na sam początek po to. Bardzo jestem ciekaw, no ale cóż. Hop. Idealny patent na otwieranie. Kurde, korci mnie tam, żeby jeszcze raz pójść, ale wiem, że... wiem, że pewnie tam i tak gdzieś po drodze zginę, więc może sobie to po prostu darujmy. Dobra, hop. Cyk. Ja już myślałem, że tam się pełno TNT pojawi. No i teraz jestem właśnie ciekaw, czy to trzeba jakoś, nie wiem, czy jest w ogóle możliwość, żeby wrócić na sam początek, żeby tam to zdobyć, no ale w sumie i tak... co ja robię? Co ja robię, moi mili? Co ja robię? Co ja kombinuję w ogóle, to sam się czasem sobie dziwię bardzo. Niestety w Crashu mam to do siebie, zresztą to już zapewne zauważyliście nieraz. Mam to do siebie, że nie doskakuję albo przeskakuję za bardzo, co
powoduje właśnie tego typu dziwne akcje. Wiecie co? Mam pewien... Nie wiem, czy zauważyliście to... no teraz tu się nie cofnę. Tam był kryształ, ten szary. Mam dziwne, bardzo dziwne przeczucie. O kurde, to się tam zamyka! Fuck. Wydaje mi się, że tamten tamto bonusowe pomieszczenie, które było, ono nam dawało możliwość chyba zdobycia tego klejnotu. No nie wiem, mogę się mylić oczywiście, ale tak mi się przynajmniej wydaje, bo na to by to wyglądało. O kurde, ile tam jeszcze jest do przejścia. Tutaj widzę, że już tryb bonusowy. O, miło, aha, czyli w ten sposób. Dzień dobry. Czemu mi się tutaj nic nie otworzyło? Aha. A, takie cwane to jest. No się wycwanili, muszę przyznać. Hop, o, mamy życie, dobra, już po życiu. Było życie, nie ma życia. Zdobywajmy to wszystko tutaj mniej więcej. Spróbuję zrobić świetnie, wszystkie moje. ...58, 13 skrzynek. To ogarnęliśmy mniej więcej wszystkie. Ale niestety, tutaj mi się na pewno, słuchajcie, no to życie. Kurde, szkoda. A ciekaw jestem, czy jakbym wszedł na to jeszcze raz, czy bym się przedostał, ale chyba to będzie zablokowane. Tak, niestety jest zablokowane. Ile mamy żyć? 29, troszeczkę widzę tutaj. Jakiś małpiszon. Sio. Dobra, tutaj zróbmy tak i tak. To odpalmy. Nie wiem za bardzo, co mi to dało, ale uszkodźmy to TNT. Tutaj ja bym proponował poczekać na tą małpkę, mniej więcej jak ona do nas przyleci. Hop. Stańmy może bliżej jeszcze, w miarę możliwości. Dobra, oberwała. Aha, i tutaj mamy, widzę, koniec. Udało nam się jeszcze zdobyć życie na koniec. Jak widzicie, mamy 89 skrzynek. Za cholerę nie wiem, jak się tam przedostać, ale już nie kombinujmy. Jeszcze został nam, słuchajcie, dzisiaj do zrobienia jeszcze jeden poziom. I będzie walka z bossem. Tutaj, o ile mnie dobrze... O ile mnie moja pamięć nie myli, to będzie walka z takim typkiem dziwnym. Ale zauważcie, tutaj mamy 3 kryształy do zdobycia. Czyli tamten jeden był w tym bonusowym. Plus jeden ten... za wszystkie skrzynki, ale... Nie wiem, jak te początkowe zdobyć. O Boże, proszę, tylko nie... Uciekanie przed głazem. To jest dzisiaj nie na moje nerwy. O! Coś nowego. Nie głaz, tylko matka niedźwiedzica. Zapewne. To jest zapewne naszego pewnie małego ziomeczka. Oj, tutaj to się natracę życia. To jest pewne. To jest pewne. To jest pewne, że się natracimy. Ale mniej więcej... No ku... Ej, czemu mi spadłeś? Crash. Co ty robisz, chłopie? Nie zwracajcie w ogóle uwagi na to, że ja mówię do postaci, bo ja mam to do siebie, że pomimo tego, że wiem, że ja tą postacią steruję... Jak to... Aha. Pomimo tego, że wiem, że jest tylko postać, to ja jestem głównodowodzącym. To i tak, niestety czy niestety, mówię, że wiecie, no sorry, crash i tak dalej, że to niby wina postaci. Ale to taki mały marginesik. Właściwie tutaj mógłbym używać ślizgu, jak się rozwala to, o właśnie, tak. Chyba niedźwiedzica wpadnie w dół. Tak, bo tu mamy checkpoint.
Więc leci. Mamy kryształek. Nie wiem tylko, czy wszystkie skrzynki udało... O, mamy bonus. Nie wiem tylko, czy wszystkie skrzynie udało mi się zdobyć. Jak do tej pory. Mam nadzieję, że tak. Będzie mi miło, jeżeli tak będzie. O, tutaj widzę, że chyba... O, tak. Stanowczo, tak. Stanowczo tutaj sobie pobiegamy górą. Hop. Czyli tutaj już widzę, że trzeba rozkminić. No, tutaj mamy, słuchajcie, różne formy wejścia. Fuck, nie wychodzi mi to dzisiaj. O, właśnie. O tym wyższym skoku mówiłem. Nie wiem, to trzeba, słuchajcie, to nie jest taki hop do przodu. Bo tu się trzeba troszeczkę napracować klawiszami, żeby takiego skoku dokonać, ale to jest ślisk skok z jednoczesnym uderzeniem w górę i wtedy właśnie, chociaż tu chyba nawet można było bez większych trudności podskoczyć, coś mi się tak wydaje. Dobra, powiedzmy, że wszystko zdobyte. Tutaj jak widzicie, mamy nitro, ale jeżeli chodzi o nitro, to najprawdopodobniej i tak, no właśnie. Tutaj mamy rozbijałkę, 22 sztuki mamy zaliczone i mamy kolejne czekki. Ach. No dobra, to lecimy. O, tu miałem bonusy. O, miło. Na dzień dobry. Kto mi tam pisze? Jakiś nowy follower na Instagramie. Magik coś tam. Okej. O, lololo. Nie dam się tak łatwo. Bo tu już jest trudniej. Fuck, skrzynie, Holender. Dobra, jednej nie... No, kurde. Nie, żebym to zrobił celowo, nie? Że wiecie, o co chodzi. A ile mamy jabłek? 99, dobra, to będzie życie. Dobra, walić to. Serio, najszybciej chyba stracone życie w całej grze. Fuck. Do dołu! Kurde, nie wiem czemu mam odruch, jak słyszę tylko te pioruny. Znaczy pioruny, ten prąd, mam od razu odruch, słuchajcie, skoku. Zamiast ślizgu na przykład, czy... Kurde! Co ty robisz? No! Chyba nie! Chyba nie! Użyłem ślizgu i mnie zabiło. Spoczko. Tak też oczywiście można. Tu mnie zwalnia to. Tutaj chyba było te cztery skrzynki, tak. O, teraz wstałem. Jest. Uff, jest czek. Dobra. Będziemy na małym miśku jechać. Fajnie. TNT. Oh god. Hop. Dobra, mały. Dajesz czadu. Tylko rozwal mi wszystkie skrzynki. Będę ci dozgonnie wdzięczny. Tutaj bokiem. No, ten misiak nie jest wcale taki łatwy do sterowania, uwierzcie mi. Czemu to tak dziwnie? Bardzo, bardzo ciężko się nim steruje. On ma jakby zupełnie ograniczony ruch. No nie, dobra, umrzyjmy. Wiecie, jak nam zostaje naprawdę jedna skrzynka. I to jeszcze tak chamsko. No,
Znowu. Kurde, co jest? Wtedy za pierwszym razem od razu mi łapie tą skrzynkę. Teraz jakoś... O, właśnie, tak? Jest TNT. Tu będą zaraz właśnie. Tu powinno być teraz z tej strony. Z tej strony, z tej strony. Dobra. Jest git. Mamy wszystkie? Ile? 58 skrzynek tu jest? A przepraszam, jakim Holender cudem? To jest ciekawe. Słuchajcie, 58 skrzynek? W którym miejscu one są, niech mi ktoś teraz powie. No cóż. TNT to nam rozwali bez problemu. Właściwie mogłem to przejść po prostu. Dobra, już nieważne. Ale to mnie ciutkę zdziwiło. Byłem święcie przekonany, że udało mi się wszystkie skrzynki ogarnąć, a tymczasem nie do końca. Czemu ja na tym wiecznie, na tym jednym cholerniku się zaklinowuję? 10 żyć mniej więcej już straciliśmy w tej, na tym etapie. Nie jest to zachwalający wynik. No dobra. I teraz tak, jesteśmy tutaj. Może tutaj jakoś, nie wiem, jakieś grzybki, coś gdzieś trzeba stanąć? Wiecie co, ja bym z wielką chęcią spróbował przeskoczyć tam ponownie. Ale wiecie co, zrobimy tak. O, ja tutaj zapiszę grę. Chyba się zapisała. Spróbujemy. O, udało się. Czyżbym zbugował grę? Zbugowałem chyba grę właśnie. Jeszcze raz chcę. Ach, nie tak. Jeszcze raz czytajmy. No właśnie. Jesteśmy tutaj, a może trzeba na niego wskoczyć? A, no właśnie. Trzeba na niego wskoczyć. Widzicie, czyli tutaj też nie, tutaj trzeba też mniej więcej to wszystko poogarniać, jak to działa. Czyli wchodzimy tutaj, tutaj są właśnie, jak widzicie, mamy, o, mamy Air Crash, mamy te wszystkie nasze poziomy, czyli tutaj nam tych poziomów jeszcze troszkę brakuje. Wejdźmy do Totally Beer. Zobaczymy, co tutaj będzie za bonus, chociaż ja mam pewne podejrzenia, że to gdzieś cofnie nas z powrotem do jakiegoś totalnie poziomu niżej. Nie wiem, ile tutaj mamy. O! Cześć, mały. Ciemność widzę. Widzę ciemność. Hop. 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 Oj. No zmroziło mnie w kostaczkę, no widzisz. Takie życie, mój mały przyjacielu. A ciekawe, czy mogę na przykład zrobić im jakieś takie ala przyspieszenie. Można zrobić im przyspieszenie, fajnie. To już wiem, jak przejść. O, właśnie w ten sposób. Ale też widzę, że niekoniecznie wszystko udało mi się zdobyć ze skrzynek. Oj, to nie jest takie łatwe, powiem wam szczerze. Kurde, ani jednej? No fuck. Mamy checkpoint. Oj. Oj, widzę, że będę mieć tutaj sporo do nadrobienia. Coś tak czuję. O kurde, woda tu była, no proszę was. Wiecie co, no, szkoda, że mi wypadł ten poziom, bo teraz jest... Co jest? Bo słuchajcie, teraz jak ten poziom przejdziemy, to nie pójdziemy do bossa.
bo wiecie jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o odcinki, po co ja to zrobiłem, to ja nie wiem. Bo wiecie, ja chcę je robić tak około 25, max 30 minut, więc... No kurde! What the hell? No i chyba będę musiał sobie jakiś poziom przejść i ponadrabiać sobie życia. Coś tak czuję! Nie wziąłem checkpointa. O w mordę. Fuck, musimy zaczynać od tamtego momentu. Nie, nie wierzę. Totalnie w to nie wierzę. No chyba czas uwierzyć. No teraz za wysoko dla odmiany skoczyłem. Mamy ten checkpoint chyba wzięty. Kurde. A teraz jestem ciekaw, czy ten checkpoint na pewno się zaliczył, bo nie słyszałem, żeby nam się... A jednak jest to. Kurde. Znowu mam manię skakania na oślep. Jeja, nie, tu dołem. Tragedia. Powiadam wam, tragedia. Tutaj dołem. Tutaj zupełnie też dołem. No kurde! Ja wale! Jaki poziom trudny. Dobra, nadrobili mi życie. I widzę też, że nas tepło tutaj do... Ale nie zdobyłem wszystkiego. 40 skrzynek, 11 nam brakuje. Dobra, ale słuchajcie, ważne, że jest ok. Tylko teraz też jest kwestia tego, ja nie wiem, jak za bardzo wejść w ogóle tam do tego ewentualnego świata, gdzie są te bonusy, kurczę. Dobra, skończ pierdzielić ze głupoty. Chyba, że... Tak, jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz. O matko, ja poszedłem do bossa. Zapomniałem, że dobra, to słuchajcie, spróbujemy go pokonać. Wiem jak to... Fuck! Mniej więcej wiem jak to działa. O, on może po skosie skakać, okej. Okay. Tego bym się nie spodziewał. Tutaj jak widzicie to działa w ten sposób, że pojawiają nam się na tych, jak one właśnie spadają, powodując to, że boss nam wpada na dół, tylko że tutaj trzeba... Fuck! To nie miało tak wyglądać. Teraz powinien spaść, tylko żebym ja nie spadł, dobra. Jedno żydko stracił, widzę, nie jest zła. Spadnie? Spadł. Dobra. Super. On nie jest w sumie taki długi, no tylko trzeba ogarnąć, tak? Tutaj widzę, już mamy tak jakby ala pojedyncze, ale powinien spaść. Hop! Nie, doskoczyłem! O nie, no to już było chamskie.
To nie było miłe, naprawdę. No wyj, wyj, chodź. No kurde! Ja pierdzielę, to jest nie no absurdalne. Sio. Na dół. Kurde no. Dobra, i na tym jesteśmy bezpieczni teraz, tak? Ja wiecie co, zapiszę grę, pozwólcie, że sobie skorzystam z takiej formy, ale nie chcę już mi się tego za bardzo. No, udało nam się, super. Super. Czyli zapis jednak, powiedzmy, że swoje zrobił. Ale jest okej. No dobra, moi mili, słuchajcie, ja nie będę tutaj zbytnio przedłużać. Słuchajcie, jeżeli wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie go skomentować, ocenić, zasubskrybować mój kanał, oczywiście łapka w górę też nie zaszkodzi. Także, moi mili, trzymajcie się i cześć. W następnym odcinku oczywiście ruszamy dalej z już z ostatnim elementem. Później już zapewne będziemy bić się z Cortexem, właśnie z Neocortexem. Jak widzicie, mamy 42%. Ja postaram się poprzechodzić w tych poziomach, no ale to może jeszcze trochę, nie? Także cóż, no, dokładnie. Także ja sobie pozjeżdżam na dół, może sobie jeszcze chwilę pogram, a z wami się żegnam, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z gry Crash Bandicoot 2. Na razie, pa!